drugi z wysokich szczytów zdobyty. Zostały mi ostatnie 4 kilometry. Ostatnie przewyższenie tego marszu. Czerwony szlak. Główny szlak sudecki. Idę przez szczyty Sine Skałek i Przedniej Kopy. Pójdę zboczem jakiejś tam innej kopy. W każdym razie są najwyższe góry w okolicy. Włażę na nie, a potem już z górki. Jeszcze tylko 4 godziny i obóz. Zdobyłem szczyt Siwe Skałki. A przede mną mam wzgórza, które zdobywałem w zeszłym roku. Stuk Izerski, a garb po lewej to Smark. Gołym okiem widać na szczycie obydwu gór wieże. Na polskim Stogu Izerskim jakaś tam transmisyjna, a na lewym czeskim szczycie wieża widokowa. Z wysokich szczytów zdobyty. Wysoka kopa, widzicie. Jest nawet skrzynka, odbiję sobie pieczęć w moim notesiku i idę na dół. Na zboczu wysokiej kopy czerwony szlak tak fajnie meandruje. Najpierw ostro było w prawo i tak idę, a to patrzę na jakby zakaz wejścia, ostoja zwierząt. Nie jest zakaz wejścia. I oczywiście szlak skręca ostro znowu w lewo. I z takiej szerokiej drogi, do jakiej przywykłem, teraz będę szedł taką ścieżyneczką. Spoko. Widzicie tylko, jaki wielki kwarc. I jaki głazior kwarcu. Patrzcie. Widzicie? Porównanie piękne. Dotarłem do tak zwanej szklarskiej drogi. Teraz już zostało dotrzeć tylko do Jakuszyc. A tutaj to nie będzie oczywiście kierunku. Według wykorzystywanej przeze mnie mapy zostało mi 6 km do obozowiska. Gdy strumyk płynie zwolna, coś tam, coś tam. Zostały mi ostatnie 4 km. Teoretycznie godzina, więc teoretycznie będę na 18 w moim obozie. No i na tym zasadniczo wszystko mi się kończy. Być może zjem jakąś kolację, być może nie. Te tłuste pierogi jeszcze mi leżą. Chciałem zobaczyć, jak to jest kupić jedzenie w schronisku, już wiem. I wiedzieć nie chcę więcej. No. Ale mówię, usiądę sobie, nic mnie nie goni. Właśnie to lubię w moich wyprawach, że one wszystkie są na bazie pętli. Czyli zaczynam i kończę w tym samym miejscu. I zawsze jest to mój samochód. Jaki jest z tego uzysk? Ano taki, że nic mnie nie goni. Nie muszę gonić za żadnym rozkładem jazdy. Nie muszę gonić za żadnym innym podwozem, który jest oparty na ścisłych ramach czasowych. Mam swój środek lokomocji.
to z niego korzystam i sam sobie wyznaczam tempo. No wiadomo, żeby nie przegiąć, bo żebym zdążył na rano do pracy na przykład, nie? Zdążam na zajść do pracy. Ale nie muszę się spieszyć, ojejku, zostało mi pół godziny, muszę przyspieszyć kroku, żebym się nie spóźnił, nawet 5 minut. Tak, spokój, sam sobie tempo wyznaczam i zawsze zdążam. Taka ciekawostka ze szlaku, wielka, wielka choinka rosnąca na skrawku ziemi leżącej na tymże głazie, a głaz leży już praktycznie krańcami, bo środek został wypłukany przez wody gruntowe. Super widok. Klimat jak na Helu. Mam w dorobku film dotyczący kolei helskich. Super tu jest.